Witam Państwa niezwykle serdecznie i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody. Tym razem ponownie z południowego wschodu Tunezji, z pustynnego rejonu, gdzie znalazłem chwilę wytchnienia w berberyjskim namiocie, bo skwar pustyni dał się nam we znaki. Być może, że jest to tylko atrakcja dla turystów, ale z tego co dowiedziałem się, nadal część społeczeństwa w taki tradycyjny sposób funkcjonuje. W miękkich skałach wydrążono najpierw kratery, a z tych kraterów wydrążono kolejne korytarze, które służą zarówno za domy, jak i ogólne schronienia. Okazuje się, że w czasie upałów można odetchnąć. Dzięki temu, że izolacja skały daje gwarancję obniżenia temperatury, a w okresie niekorzystnym pogodowo, czy chłodów nad ranem, kiedy na pustyni one się zdarzają, również jest to schronienie gwarantujące stabilną temperaturę. Dotarliśmy tutaj dokładnie w samo południe. Zrozumiałe, że wszyscy się o tej porze dnia starają schronić przed skwarem słonecznym. Proszę Państwa, te tajemnicze odgłosy okazały się być bardziej nam znane, choć niejednoznacznie identyfikowalne początkowo. Mianowicie słyszą Państwo, jak kozy nawołują się. To jest właśnie miejsce, gdzie gromadzona jest żywność dla kóz. Tutaj nie ma żadnych dodatków współczesnego świata. W zasadzie tak jak kiedyś to wykonano, to dnia dzisiejszego służy to ludziom i zwierzętom. Zwierzęta w tej chwili powykują, prawdopodobnie czekają wczesnym popołudniem na dojenie. Mówię tutaj o kozach. A tu znajdziemy i odzież pasterza, znajdziemy węgiel drzewny pozyskany z palm, no i oczywiście resztki przystrzyżonego runa owczego czy runa koziego. Zajrzyjmy. Państwo zapewne oczekują informacji o roślinach, ale wydawało mi się, że przekaz dotyczący życia berberów jest na tyle interesujący, że warto przynajmniej rąbka tajemnicy uchylić. Ale tuż przy jaskiniach zauważyłem niepozorną roślinę i ze zdumieniem stwierdzam, że w ekstremalnych warunkach ubitej niemal gliny, bo obok jest taka gniazdo skalna, praktycznie ściana, rośnie sobie różczyk ościsty i jeszcze na dokładkę kwitnie. Oczywiście skromna to roślina, często w naszych kwiaciarniach znajdujemy jako oprawę do kompozycji bukietowych różczyk sprowadzany z północnych wybrzeży Morza Śródziemnego. Tutaj mamy wybrzeże południowe i jeszcze jego wschodnią flankę, czyli teren zdecydowanie bardziej gorący i to znacznej odległości od wybrzeża, gdzie ta roślina jednak znalazła swoje miejsce. Myślę, że to jest interesujący akcent życia. A tutaj zauważyłem, w cieniu schroniła się mrówka, która pokrojem troszeczkę nie przypomina u nas spotykane mróweczki. Wejdź mi na palec, no spróbuj. No, prawdopodobnie szykuje się do tego, żeby wyszczyknąć jad, bo część mrówek właśnie niekoniecznie musi wykorzystywać do tego aparat gryzący, tylko na odległość zabezpiecza się. No pokaż się, widzimy po listkach. Tak więc widzą Państwo, że życie biologiczne w swoisty sposób tętni tutaj w krajobrazie pustyni skalistej. A teraz postaramy się Państwu przybliżyć wnętrza mieszkalnych pomieszczeń, jaskiń obok matmaty. To miejsce odzwierciedla wcześniej wypowiedziane słowa dotyczące tego, w jaki sposób starano się wykonać te jaskinie w dość nieprzyjaznych warunkach. Mianowicie najpierw charakter takiego krateru umownego starano się wybrać i w uzyskanych w ten sposób zboczach drążono skrupulatnie tego typu nisze, powiększając je. Oczywiście one są naprawdę zamieszkałe. To, co wcześniej widzieli Państwo jako oborę, no to faktycznie od czasu do czasu jest tylko odwiedzana. Ale tutaj mieszkają w tej chwili akurat dwie panie, które zgodziły się
na to, byśmy odwiedzili je z kamerą. Ja spróbuję wejść do tego pomieszczenia naznaczonego charakterystycznym znakiem ryby i ręką Fatimy, niebieską barwą. Proszę Państwa, to jest kolejne z pomieszczeń tego gospodarstwa. Widać tutaj zgromadzone narzędzia. Można się domyślić, że do uprawy ziemi, na której niewiele co prawda rośnie, ale jednak jakiś pług, to mi wygląda na kultywator umowny, pojemniki prawdopodobnie na zboże, no i oczywiście suszone owoce oraz takie derki z wełny, przypuszczalnie wielbłądziej. Tutaj nadal jest to użytkowane w sposób taki, jak przed chwilą Państwo widzieli, że są umowne, są praktycznie wykorzystywane żarna do przygotowywania mąki ze zboża. Proszę Państwa, Pani Monika, kierownik produkcji naszej ekspedycji do Tunezji, przywdziała strój ślubny, charakterystyczny dla Berberów. Nie wiem, czy to jest już sygnał czasu, który ma nadejść, albo dobry omen. Nie chcę tutaj prorokować, ale proszę podziwiać zestaw barwny. Czerwień, błękit, no oczywiście i złocenia, to charakterystyczne elementy tego stroju. Zatrzymałem się na moment przy tarasie widokowym, by uzmysłowić Państwu bezmiar pustyni skalistej, aż po sam horyzont. Tu i ówdzie jednak coś się zieleni. To dowód, że albo grunt jest nieprzypuszczalny i dłużej zatrzymuje wodę po rzadkich opadach, bądź istotnie jakieś źródełko się sączy. Tak więc życie i nawet na pustyni skalistej możemy spotkać w postaci roślin, a tym bardziej zwierząt, które towarzyszą tym roślinom. Trewniak naszego wróbla gdzieś swoje uwił gniazdo. Nie wiem, czy to jego gniazdo obok. W każdym razie radosny zaczyna nam obwieszczać swoją obecność. Zresztą on nie jeden. Tutaj w pionowych skałach widać wiele takich ptaków. A obok widzę, że wspina się mrówka. Mrówka znalazła fragment migdału i proszę popatrzeć, jakie dysproporcje wielkości zarówno ciężaru między owadem a ciężarem, który usiłuje i to gdzieś w górę podciągnąć. W tej chwili rozpoznaje drogę, zapewne wróci z powrotem po to, co znalazła. No i proszę, tak jak przypuszczałem, nie podaruje sobie tej możliwości, tylko jak ona wciągnie to w górę, trudno mi sobie nawet wyobrazić. Tak, proszę Państwa, wyglądają rośliny doniczkowej w berberyjskiej wiosce. Oczywiście roślina stosowna do miejsca. Wybrano cieniste miejsce, mimo tego, że jest to kaktus opuncja. I patrząc na tą donicę, a także przesuszoną ziemię, można by sądzić, że ta roślina nie powinna tu rosnąć. A jednak, proszę, nie tylko, że rośnie, lecz wytwarza nowe pędy. To dowód na to, że zupełnie przyzwoicie się tutaj czuje. Dla podniesienia atrakcyjności ulokowano tutaj fragment róży pustyni.
No i proszę, u berberów rośliny doniczkowe też są ozdobą. Dziś już Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne spotkanie z tajemnicami przyrody za tydzień.